Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na recenzję pojedynczej książki. Pojedyncze recenzje to jest format, o którym od czasu do czasu mówię, że bardzo chciałabym do niego wrócić, bo ja bardzo lubię takie filmy. Oczywiście o ile dana książka mnie interesuje. Rozumiem, że te filmy właśnie z tego powodu mają mniej wyświetleń niż inne, ponieważ na przykład w takim wrap-upie jest większa szansa, że kiedy w niego wejdziecie i obejrzycie, to traficie na jakąś książkę, która Was zainteresuje, a kiedy mówimy o takiej dłuższej recenzji czy też pogadance na temat jednej książki, no to jednak z góry wiadomo, czy jest to książka, która Was interesuje, czy nie. I mniej osób taki film kliknie. I ja sobie zdaję doskonale z tego sprawę i wiem, że na wszystkich kanałach to wygląda dokładnie tak samo, że właśnie te pojedyncze recenzje klikają się zdecydowanie najmniej. Ale mimo wszystko liczę na to, że ktoś z Was tutaj tą książką będzie zainteresowany. A książka, o której będę dzisiaj mówić, to The Infinity Between Us. W ogóle autorka, z tego co wiem, jest naprawdę bardzo młodą kobietą, studentką medycyny, więc to naprawdę fantastyczne, że w przerwie między bardzo ciężkimi studiami znalazła czas, żeby napisać powieść, i to tak dobrą powieść, bo tutaj już mały spoiler alert. Jest to książka, która naprawdę mi się podobała, ale nie uprzedzając faktów, zacznijmy od początku. Przede wszystkim jest to taki wakacyjny romans i jeżeli jesteście już ze mną dłużej, to wiecie, że ja po taki typ książek również bardzo lubię od czasu do czasu sięgać i poza literaturą piękną, czy literaturą faktu, romanse, a szczególnie właśnie tego typu romanse, to jest coś, co również bardzo lubię i czasem takie książki na moim kanale się pojawiają. Czy jest to na przykład Brittany C. Sherry, czy Colleen Hoover, czy ostatnio też Emily Henry. Czytanie takich książek jest dla mnie miłą odskocznią i czasem decyduję się po nie sięgnąć. I tak też było w tym przypadku. Już z samego opisu wiedziałam, że jest to coś, co może mnie zainteresować. No a właśnie jeżeli chodzi o fabułę, to mamy tutaj historię Violet i Willa. To jest para przyjaciół, która przez 18 lat swojego życia spędzała razem wakacje w takim domku letniskowym, domku na plaży w stanie Maine, ponieważ ich rodziny są ze sobą, a właściwie były, bardzo blisko zaprzyjaźnione, no i co roku jechali po prostu na wakacje do tego domku i przez te dwa letnie miesiące Will i Violet byli ze sobą właściwie nierozłączni. Aż do ostatniego lata, bo ostatniego lata, kiedy już no, byli takimi powiedzmy dorastającymi nastolatkami, stali przed decyzją wyboru studiów, nie byli już dziećmi w każdym razie, ta ich przyjaźń zaczęła przeradzać się w jakieś głębsze uczucie, ale niestety, zanim to uczucie miało szansę na dobre rozkwitnąć i zanim sami mieli szansę dowiedzieć się tak naprawdę, co do siebie czują, to ich rodziny rozdzieliła pewna tragedia, która się wydarzyła właśnie tego lata. Oczywiście nie będę tutaj zdradzać, co się wydarzyło, ponieważ odkrywamy to dopiero wraz z postępem fabuły. Natomiast jest to coś, co sprawiło, że obie rodziny przez 5 lat nie miały ze sobą kompletnie żadnego kontaktu, aż do momentu, kiedy Violet, żeby w pewnym sensie jakoś zakończyć ten rozdział swojego życia, bo mimo upływu tych lat, ona wciąż nie pogodziła się z tym, co się wydarzyło, postanawia pojechać do tego domku i przygotować go do sprzedaży, ponieważ podjęła decyzję, że chce go sprzedać i to ma być dla niej takim ostatecznym zamknięciem tego rozdziału jej życia. Natomiast kiedy przyjeżdża na miejsce, okazuje się, że w tym domku jest już Will, no i będą zmuszeni spędzić razem trochę czasu, pierwszy raz właśnie po tych latach. Czy uda im się ponownie znaleźć drogę do siebie? No jest to jednak romans, więc możemy się domyślać tego, co się tutaj wydarzy. To jest taki romans z motywem, który ja bardzo lubię, Friends to Lovers, a właściwie nawet Friends to Strangers to Lovers. Wiem, że wiele osób bardzo lubi ten motyw Enemies to Lovers, natomiast dla mnie właśnie od przyjaźni do miłości to jest ten mój ulubiony motyw, jeżeli chodzi o rozwój uczucia między głównymi bohaterami. Z tego względu, że właśnie z takim motywem jestem w stanie się najbardziej utożsamić i to po prostu do mnie najmocniej trafia. Także ja tego motywu zawsze w książkach romantycznych wypatruję. Poza tym oczywiście mamy tutaj też fakt, że Violet i Will po latach zostali w pewien sposób zmuszeni do takiej ponownej bliskości, do zamieszkania razem w jednym domu i muszą rozpracować to, co między nimi się wydarzyło i co się teraz dzieje, właśnie mieszkając na, powiedzmy sobie, na niewielkiej ograniczonej przestrzeni. Oczywiście są tutaj też te summer vibes, co już widać po samej okładce. Mamy oczywiście domek na plaży, mamy letnie miesiące, mamy ocean i tutaj też jest wspomniane, że Violet i Will, a bardziej może Will, chodzą surfować, także naprawdę ten klimat letni też bardzo mocno czuć. Z tego względu będzie to książka idealna na nadchodzące wakacje albo jeżeli planujecie jakiś urlop, no to też myślę, że sprawdzi się idealnie do czytania. Mamy tutaj oczywiście też ten motyw takich rodzin, które są ze sobą bardzo blisko, które się przyjaźnią. No i tego dramatu właśnie, który się rozegrał i pewnej tajemnicy, która jest nam zdradzana wraz z upływem fabuły. I to wszystko sprawia, że ta książka jest interesująca, czyta się ją naprawdę bardzo szybko, bo chcemy się dowiedzieć, co się wydarzyło. Warto też wspomnieć, że ta fabuła i ta narracja prowadzona jest z dwóch perspektyw, to znaczy mamy współczesność, czyli moment, w którym Violet przyjeżdża do domku, gdzie staje tam Willa i to, co między nimi się dzieje w tym momencie. I te rozdziały przeplatane są z rozdziałami z przeszłości, właśnie z tego ostatniego lata, kiedy wydarzyła się ta tragedia. I dzięki temu mamy po pierwsze szansę poznać to, jak to uczucie między nimi się rozwijało, jak ta przyjaźń powoli zamieniała się w miłość,
oraz to, co doprowadziło do nagłego końca tej miłości, która tak naprawdę nie miała nawet szansy się rozwinąć do końca. Więc dzięki temu poznajemy taki backstory bohaterów, mamy szansę się im przyjrzeć, mamy szansę ich lepiej poznać, polubić i zacząć im kibicować jako właśnie parze. No i dzięki temu w tych rozdziałach współczesnych chcemy, żeby to się dobrze skończyło, chcemy, żeby oni gdzieś tam odnaleźli tą drogę z powrotem do siebie. Także to mi się bardzo podobało. Są tutaj też takie momenty, które wskazują na to, że jednak one są z jednej strony bardzo słodkie i ja się trochę nad nimi rozczulałam, ale z drugiej, jak sobie o tym myślę, to no, Will tutaj jednak chyba nie do końca dotarło do niego to, kiedy spotyka się z Violet po 5 latach, że ona nie jest już tą samą osobą, którą była te 5 lat temu. Wtedy była, powiedzmy, nastolatką wchodzącą w dorosłość, a teraz jednak już jest dorosłą kobietą. I te sceny, które są tutaj takie urocze i mają być urocze, na przykład jest taki moment, kiedy Will przychodzi do pokoju Violet i śpi na podłodze, ponieważ jest burza i pamięta, że właśnie ona, kiedy była nastolatką, bardzo tej burzy się bała. Oczywiście teraz już się nie boi aż tak, no bo jest dorosła. Natomiast dla Willa staje się, że ona ciągle jest gdzieś tą nastoletnią dziewczynką, którą musi się opiekować, co jest momentami takie trochę creepy, ale z drugiej strony też widać ten rozwój postaci i widać, że w tych współczesnych, dorosłych czasach oni razem pracują nad tymi problemami, próbują się poznać na nowo, próbują się gdzieś tam dotrzeć. Także też ten rozwój widać, dlatego przymykam na to oko, bo tak jak mówię, podczas czytania nawet w ogóle nie postrzegałam tego jako wadę, tylko właśnie bardziej jako takie słodkie, urocze momenty. Czytało mi się tą książkę naprawdę wspaniale i to jest dokładnie ten rodzaj romansów, który ja bardzo lubię. Troszkę przywodziła mi na myśl momentami Nagie Serca Colleen Hoover, ale tylko pod względem właśnie tego wakacyjnego klimatu, ponieważ nie ma tutaj aż takich dramatów jak u Colleen Hoover i też no, Colleen Hoover jest jednak specyficzna, ona pokazuje dużo takich toksycznych relacji, dużo takich toksycznych rozwiązań, tutaj tego nie ma. Tak więc jeżeli to porównanie Was zniechęciło, to zupełnie nie to miałam na myśli, bardziej właśnie chodzi mi o ten wakacyjny klimat, o ten domek na plaży, kąpiele w morzu i tego typu rzeczy. Jeżeli jesteście takimi romantycznymi duszami i fanami tego typu historii, no to bardzo tę książkę polecam, naprawdę czytało mi się ją fantastycznie. Zastanawiam się tylko nad decyzją pozostawienia tytułu w języku angielskim. Jedyne co mi przychodzi do głowy to jest efekt graficzny, ponieważ wydaje mi się, że to jest oryginalna okładka. Bo dlatego mnie to zastanawia, że to zdanie, które tutaj jest na okładce w tytule, ono pada w treści książki, jest to chyba przetłumaczone jako nieskończoność między nami i to pada w dialogu między bohaterami, także spokojnie można by było zrobić z tego po prostu polski tytuł książki. Ja generalnie nie mam problemu z angielskimi tytułami, ale patrzę na to trochę przez pryzmat siebie, jako osoby, która po angielsku mówi dobrze, no i to nie sprawia mi trudności, ale to już są takie tytuły, wiecie, kiedy te tytuły są jednym wrazem, tak jak, nie wiem, Hopeless, czy no nie wiem, co tam, akurat teraz nic innego nie przychodzi mi do głowy, czy nie wiem, nawet to Book Lovers, które jest takie dosyć, wydaje mi się, proste i łatwe do zapamiętania. Tak już te wszystkie dłuższe tytuły, jak choćby The Infinity Between Us, czy w ogóle jakieś tam inne tytuły książek fantastycznych, teraz nie pamiętam, ale wiem, że takie są, wydaje mi się, że mogą być trudne do zapamiętania przez polskiego czytelnika i po prostu takie osoby mogą mieć trudność z zapamiętaniem tej książki i z zapamiętaniem, nie wiem, nawet idąc do biblioteki czy do księgarni, z tym, żeby ten tytuł zapamiętać. Tak więc to mnie trochę zastanawia i gdzieś tam powoduje jakiś taki drobny zgrzyt, czemu ten tytuł został nieprzetłumaczony, skoro dokładnie to hasło pada w treści książki i mogłoby w ten sam dokładnie sposób zostać przetłumaczone, bo o to tutaj chodzi, wiadomo, ten tytuł jest po prostu wyrwaniem tego wyrażenia z treści książki, także no, tego troszkę nie rozumiem. Ale pomijając to, książka jest naprawdę bardzo dobra, ja się świetnie przy niej bawiłam i tym bardziej jestem zaskoczona, że jest to tak młoda pisarka i na pewno będę miała na nią oko, jeżeli jakieś inne książki wyjdą u nas w Polsce. Koniecznie dajcie znać, czy macie tą książkę w planach, czy w ogóle lubicie takie letnie romanse. Ja jeszcze tutaj dodam dla jasności, że jest to książka, którą przeczytałam w ramach współpracy z wydawnictwem Ale, któremu bardzo dziękuję za egzemplarz. Mam nadzieję, że sięgniecie po tę książkę i że spodoba Wam się tak samo jak mnie. No i słuchajcie, to by było właściwie na tyle, co mam do powiedzenia w tym filmie. Bardzo jestem ciekawa, czy macie do polecenia jakieś książki właśnie podobne do The Infinity Between Us, czyli jakieś takie romanse z latem w tle, które rozgrywają się w jakiejś letniej scenerii, być może w domku na plaży, być może właśnie no, w jakichś takich, wiecie, klimatach. Koniecznie dajcie znać w komentarzu na dole, bo myślę, że zaczyna się lato i że będę miała ochotę na więcej książek tego typu, także chętnie sprawdzę, co tam polecacie. Ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!